Derby, co sobie jest podejmował na własnym stadionie, jest to Olsztyn i wygrało spotkanie 1-0. O pierwszy komentarz poprosimy trenera gości Mirosława Jabłońskiego. Więc tak, poza pierwszymi minutami nie graliśmy wcale złego meczu. Natomiast no, zabrakło nam takich atutów, jakie miało Zagłębie w postaci strzałów Fonfary. To naprawdę uderzenia były praktycznie biorąc nie do obrony. I to one ustawiały ten mecz. Także no, mimo tego, że bardzo dążyliśmy tutaj do przynajmniej wyrównania i wywiezienia remisu, no nie udało nam się. No ale myślę, że jeżeli tak będziemy grać w kolejnych meczach, to i nam dopisze też szczęście i te punkty zdobędziemy. Dziękuję. Początek meczu należał do nas. Realizowaliśmy swoje założenia taktyczne. Prowadziliśmy grę, szybko odbieraliśmy piłki. Drugie piłki były w naszym zasięgu, kreowaliśmy grę. Po strzelonej bramce drużyna Stomilu przycisnęła, zaatakowała nas wyżej. Nie pozwoliła już na swobodne rozgrywanie piłki. Mieliśmy kłopot z przedostaniem się pod bramkę przeciwnika. Tym niemniej organizacja gry, determinacja chłopaków była na takim poziomie dzisiaj, na jakim chcielibyśmy, żeby była zawsze. Oczywiście w sytuacji, w której jesteśmy w tej rundzie, te punkty są niezmiernie ważne. Lżej będzie nam się pracowało. Do niedzieli musimy się przygotować na ciężki bój. Już wiem, że kilka urazów się pojawiło, ale chciałem z tego miejsca podziękować chłopakom za wkład w ten mecz. Oddali wiele. Tak naprawdę oddali wszystko, żeby ten mecz wygrać. I tak też się stało. Dziękuję.